Jakie jest pole powierzchni niebieskiej figury? Mamy na rysunku figurę dziesięciokąt i chcemy obliczyć pole jej powierzchni. Tym razem nie mamy narysowanej siatki z kwadratami jednostkowymi, jak w poprzednim filmie, ale mamy coś innego. Mamy zaznaczone długości boków. Co prawda nie wszystkich, ale może to, co jest zaznaczone, wystarczy. A jeżeli nie wystarczy, to wiemy, że w prostokącie długości przeciwległych boków są równe. Znowu widzimy, że ta figura jest dosyć skomplikowana i że pewnie nie da się w prosty i szybki sposób określić jej pola. Ale jak w poprzednim filmie, możemy figurę podzielić na części, obliczyć lub zmierzyć pola powierzchni tych części, a potem je dodać. Otrzymamy w ten sposób pole powierzchni całej niebieskiej figury. No to po kolei. Podzielmy tę figurę na prostokąty. Pole powierzchni prostokąta łatwo jest obliczyć. Możemy ją podzielić. Tak, tutaj jeden prostokąt, tu drugi, tu trzeci, ale nie znamy długości tego boku. Musielibyśmy ją obliczyć, odjąć tę długość od tej długości. Może inaczej, możemy podzielić na przykład tak, i wtedy od razu mamy podane długości wszystkich potrzebnych nam boków. No to po kolei. Górny prawy prostokąt ma jeden bok o długości 3 metry i drugi bok o długości 2 metry. Możemy sobie pomóc i wyrysować siatkę prostokątną. Będzie widać, ile jednostkowych kwadratów się w tym prostokącie mieści w całości: 1, drugi, trzeci i drugi rząd trzech kwadratów, czyli razem dwa rzędy po trzy kwadraty w każdym rzędzie. Pole tego prostokąta to 2 razy 3 albo 3 razy 2, czyli 6. Ponieważ mnożyliśmy liczby metrów, to jednostką jest po wymnożeniu metr kwadratowy. Metr razy metr to metr kwadratowy. 6 metrów kwadratowych. Dalej trafił nam się kwadrat. Ten prostokąt jest kwadratem, bo ma boki, obydwa boki równej długości. Jego pole powierzchni to 3 rzędy po 3 kwadraty w każdym. Czyli 3 metry razy 3 metry, czyli 9 metrów kwadratowych. I ostatni prostokąt, największy, długość jednego jego boku to 3 metry, a drugiego to 9 metrów, czyli pole jego powierzchni to 3 razy 9 metrów kwadratowych. Mieści się w nim 9 rzędów po 3 kwadraty w każdym, albo 3 kolumny po 9 kwadratów w każdej kolumnie. Tak czy inaczej, jego pole to 3 razy 9, albo 9 razy 3 mnożenie jest przemienne, czyli 27 metrów kwadratowych. Pole tego prostokąta to 6 m2, pole tego kwadratu to 9 m2, i pole tego prostokąta to 27 m2. I jak już wiecie z poprzednich filmów, pole powierzchni figury to suma pól figur, na które ją podzieliliśmy, czyli pole powierzchni niebieskiej figury to 6 plus 9 plus 27. 6 plus 9 to 15, 15 plus 27. To 7 plus 5, czyli 12 jedności i 1 dziesiątka plus 2 dziesiątki, czyli 3 dziesiątki, to 30. 30 plus 12 to razem 42 m2. Pole powierzchni niebieskiej figury to 42 m2.